Wywiad Radia Wnet. Kolegium redakcyjnego rodzącego się tygodnika Pawła Lisickiego. W studio Paweł Lisicki, redaktor naczelny, Cezary Gmys, Rafał Ziemkiewicz. Prawdę powiedziawszy, jestem bardzo wzruszony, aż nie wiem jak zacząć. Tak ważne. Właśnie, wzruszenie. Miłowo i nie wiem jak zacząć to ważne historyczne spotkanie. Tu Radio Wnet. www.radiownet.pl. Witamy bardzo. Myślę, że dzisiaj w dużej mierze do tych ludzi właśnie należy. Znaczy, ma tak zwany taki duży ciąg na szkło, że jest gotów znieść to, że będzie się go wyśmiewało, wyszydzało, pokazywało go właśnie jako osobę, nazwijmy to, nie wiem, nieprofesjonalną, niekompetentną, niemądrą, byle tylko istnieć. A co pismo niemieckie mówi o Hajdarowiczu? No, pismo niemieckie mówi bardzo źle o Hajdarowiczu, to znaczy przede wszystkim wyciąga wątek jego nocnego spotkania. Dla Niemców tego typu rzeczy są oczywiste, że jest to skandal i Grzegorz Hajdarowicz jest tam przedstawiony, ten tekst się zaczyna od tego, że Grzegorz Hajdarowicz mógł zrobić interes, robił interes na słodyczach, na liczarkach do jaj i postanowił nagle wejść w biznes medialny, ale biznes medialny, rzecz biorąc, to nie jest to samo, co z wielkim sukcesem, bo i sukces wydaje Grzegorz Hajdarowicz, i przekrój wydaje Grzegorz Hajdarowicz, i uważam, że wydaje Grzegorz Hajdarowicz, i Rzeczpospolitą wydaje. Biznes Weeka wydaje Grzegorz Hajdarowicz. Czyli ten tekst sprawi mu przyjemność, bo to nie tylko istnienie w szkle, czy na papierze po polsku, ale... W PRL-u tacy goście to byli na państwowym. On był najpierw był dyrektorem w rybach, potem w śrubach, potem w showbiznesie, potem w cementowni, prawda? Teraz wrócili ci goście też zaprzyjaźnieni z władzą, ale właśnie jako biznesmeni, którzy robią to na jajach, a to na śledziach, ale zawsze tak naprawdę te interesy robią na styku ze skarbem państwa albo z innym ministerstwem, prawda? To jest ciekawe zjawisko. Znaczy, ciekawe jest zjawisko, no bo my to oczywiście się trochę wygrywamy i ironizujemy, no ale... To jest rzeczywiście cud po prostu. Donald Tusk obiecał cuda i mamy cud. No, mamy faceta, co traci pieniądze, im więcej ich straci, ma coraz więcej. Młynek na dnie morza, jak to taką bajkę. No, rozumiem, że to jest taki tekst zaproponowany do tygodnika, który ukaże się niebawem. I ten tekst dotyczy czego? Ten pierwszy tekst? Nie, ja bym się nie podjął, szczerze mówiąc, pisania tego tekstu i dalibyśmy sobie z tym spokój, tak. Bo to powinni napisać inni. Gdyby, że tak powiem, nasi koledzy, czy raczej mówiąc Korwinem, antykoledzy z mediów prorządowych byli dziennikarzami, a nie tym, kim są, no to oni by takie teksty napisali. No, to przecież są, kim są. Więc. Ale to przecież my nie jesteśmy dziennikarzami. Honorowy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pan Bratkowski, powiedział, że my jesteśmy hordą, taką pazerną hordą, panie redaktorze i panie redaktorze. My tutaj rozmawiamy z prezesem SDF-u. Ale nie honorowy. No tak, właśnie tutaj... A to wszystko przed tobą. Też będziesz wygłaszał takie sądy. Tak poważnie, jeśli mogę, to ta określenie horda, tam mataka i tak dalej, to jest oczywiście okropne, ale mnie to najbardziej dotknęło co innego, że honorowy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich mówi o potrzebie procesu denazyfikacji dziennikarzy. Dużą część przedstawicieli opinii publicznej o poglądach, które ten człowiek uznaje za, nie wiem, niewłaściwe, prawicowe jakieś tam, on traktuje tak, jak byłych nazistów. No przecież to jest kompletne szaleństwo. Właściwie ale... nie byłych. No, denazyfikacja, więc powiedzmy, że już tam, prawda, żeby... Dopiero wejdziemy w ten proces, to potem może ktoś zostać... Ostatnia rzecz. Takie rzeczy oczywiście się zdarzają, bo nie jednemu człowiekowi zdarza się wypowiadać takie dziwaczne sądy. Ale ten sąd pojawił się przecież, bez nazwisk, prawda, pojawił się w Gazecie Wyborczej kilka miesięcy temu, jako tekst właściwie tak zwana normalna opinia, którą należy zaprezentować społeczeństwu. I teraz będziemy debatować, czy na przykład ciebie zdenazyfikować, czy ciebie nie zdenazyfikować. Jaka będzie ta komisja? I na czym twoje akty nazistowskie polegały? W tym tekście jeszcze była jedna rzecz, że Lisicki to są właściwie są gorsi niż ci, którzy kłamali w czasach komunistycznych, bo tamci nawrócili, byli zdolni do nawrócenia się na prawdziwe demokratyczne reguły, a my jesteśmy wszyscy podejrzani o to, że nawet w głowie nie mamy wolności, demokracji, to w ogóle takie terminy to są nam obce zupełnie. Ja się nad jedną rzeczą zastanawiam, bo
nie wiem, czy to jest kwestia wieku, ale się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest kwestia imienia, czy Stefany tak nie mają po prostu. Ja bym pominął to, natomiast tak mówiąc poważnie, bo oczywiście przykre jest kłócenie się z ludźmi takimi jak Bartoszewski, który nazwał bydłem, jak właśnie Stefan Bratkowski. No, jakieś już napisałem dość dawno temu, to uważam, że taki tekst i teraz, ponieważ zebrałem sobie jakiś etap w życiu się zamyka, więc zbieram te teksty, znalazłem go, nazwałem go Szwalerzerowie Solidarności, pokazując pewne podobieństwo łudzące do losów, prawda, bohaterów napoleońskich, którzy wielu, ja też nawet zacząłem też, że taką książkę Koniec Świata Szwalerzerów dzisiaj należy zapamiętać, bo za bardzo się kojarzy, prawda. Wówczas też się kojarzyło. Byli bohaterowie wojen napoleońskich, którzy byli bardzo dzielni, prawda, w okresie Księstwa Warszawskiego, a w czasie Królestwa Polskiego Powstania Listopadowego stali się skończonymi świniami. No, skończonymi świniami tutaj przykładem jest generał Wincenty Krasiński, dowódca Szwalerzerów, uważany za symbol. Ten wątek, o którym tutaj wspomniał Rafał, to idealnie byśmy takiego tygodnika nadawał, być może nawet jako jeden z głównych tematów, to znaczy co się dzieje z ludźmi, którzy na początku, w latach 80. byli takimi symbolami, nie wiem, demokracji, solidarności, walki o prawa człowieka, a w latach 2000, w XXI wieku, kompletnie sobie, mam wrażenie, nie radzą z tą nową rzeczywistością. Nie radzą sobie w ten sposób, że każdego, kto się sprzeciwia ich wizji i temu, co oni sobie wyobrażają, uznają za słuszne, od razu najchętniej zamknęli do jakiegoś getta, odpieczętowali, nazwali nazistą albo wrogiem ludu, w cudzysłowie, prawda, się go pozbyli. To są ludzie niezdolni zaakceptować tego, że w sferze publicznej mamy do czynienia faktycznie z różnymi głosami. I to jest bardzo ciekawe pytanie i można do tego podejść tak, nie wiem, no, historycznie. Można spróbować to zbadać, nazwijmy to, psychologicznie, a można to zbadać też tak jakby ideowo. Dlaczego jest tak, że tak duża część... Tygodnik Lisickiego, www.tygodnikliśnickiego.pl, tam to wszystko się znajduje. I coraz żywiej się znajduje. I coraz pełniej będzie. Piotr Semka wczoraj powiedział półtora miesiąca. Taki czas wymienił do tego momentu, w którym będzie mieć w dłoniach nowy tygodnik. Paweł Lisicki, ile sobie czasu daje? No myślę, że przełom stycznia i lutego to jest właściwy moment. Ale już jest tak, że gdzieś jest kropka postawiona w negocjacjach, czy jeszcze nie? Nie, myślę, że jest kropka postawiona w negocjacjach i ten... Na pewno minęliśmy znak zapytania już. Tak, mieliśmy znak zapytania i jesteśmy już na końcu zdania. To jest radosna wiadomość i o tym znajdą Państwo informacje na naszym portalu i to tyle informacji na dzisiaj. Panom też życzę spokojnych świąt, a po świętach, żeby panowie zabrali się do jeszcze cięższej pracy. Paweł Lisicki, Cezary Gmyz, Rafał Ziemkiewicz byli gośćmi poranka. Dziękuję, wesołych świąt życzymy. Do jutra. Krzysztof Skowroński, pozdrawiam. Tu Radio Wnet. www.radiownet.pl. Witamy bardzo.